zawodu. Piotr Żyła, trzeci po pierwszym skoku. 135,5 metra odległość naszego reprezentanta. Trzymajmy kciuki za Piotka, żeby się nie spalił. Spokojny lot, spokojny. Brawo! Pięknie! Pięknie! To jest także okolica rozmiaru skoczni. To jest świetny skok Polaka. 133,5 metra. Będą także budowane. Czysto w biegu. Popatrzmy, pierwszy z Polaków w dzisiejszym konkursie rozpoczynającym nowy sezon. Krzysztof Biegun. Wczoraj 141 metrów w drużynie i teraz daleko również kapitalnie. Ponad 140. Tak wylądowane, czysto, pięknie, ależ fantastycznie. Łukasz Kruczek i Maciusiak zachwyceni. 142,5 metra. Mocni jesteś. Jan Ziobro po pierwszej serii prowadzący. Świetny skok, 130, ba, świetny, znakomity. 134 metry, teraz 136 musi skoczyć. Polak już na pewno wygrał konkurs, do tego nie ma wątpliwości, ale szybuje Jan Ziobro! Skoczył, skoczył, poleciał znakomicie i wygrywa pierwszy w karierze konkurs Pucharu Świata. To jest jego skocznia, od początku skakał tutaj rewelacyjnie. Skoczni. W belce startowej Maciej Kot. 133 metry dzisiaj w serii trudnej. Wczoraj 127. Dobrze czuje się na Okurajamie. Reprezentant Polski Maciek. Ładnie włożony w powietrzu. Ładnie, ładnie. I to jest piękny i daleki skok. Wielkie brawa dla Maćka Kota. Potrzebuje takich pozytywnych impulsów. I to jest to, że sobie je... Maciej Kot. Ostatnia jeszcze nadzieja Polaków. Bardzo dobry pierwszy skok Zakopiańczyka, 108,5 metra, przy wietrze 1,4 metra na sekundę podtarty. Nie jest zbyt zadowolony trener. Tak, ale chyba nie aż tak. Popatrzmy, Maciej Kot w powietrzu. Widać, że nie ma noszenia. Aczkolwiek... Ładnie! O, tutaj widzę coś, że ojciec trochę pesymistycznie to ocenił. A tu bardzo ładny skok Maćka. Niebezpiecznie zaczął się zbliżać w tej drugiej fazie. Za szybko do zeskoku, ale dociągnął do samego końca. 110,5 metra. Będzie prowadził. Czysto w karierze! Swoje, swoje, swoje! Swoje, swoje, jest! Jest! Musi... Jest! Dawid Kos wygrał! We wspaniałym stylu! Ma to pierwsze zwycięstwo! Szaleją Polacy! My szalejemy! Państwo szaleją! Mamy zwycięstwo! Pierwsze zwycięstwo Polaka! My w tym sezonie... Mamy w tym momencie powiedzieć. Wstajemy z szacunku. Dawid też już wstał. Już ruszył na ten długi, długi, długi rozbieg. Najdłuższy z wszystkich skoczni w turnieju czterech skoczni. Płyń w powietrzu! Leć jak najdalej! Dawidzie! Dawid, Dawid, Dawid! Dawidzie, skocz tak pięknie jak w pierwszej kolejce, wystarczy 140 metrów. Dawid szybuje, szybuje, szybuje i ląduje w pięknym stylu. To było ponad 142, to był najdłuższy skok tej drugiej serii. To był skok po siódme z rzędu podium i chyba, chyba po trzecie w karierze zwycięstwo. 141 metrów. Jak on to fenomenalnie zrobił, jak on się opanował, jakby trzymał klasa mistrza, klasa Dawida Kubackiego. To jest w tej chwili wzorzec srebr. To jest na ten weekend, przynajmniej dzisiaj, najlepszy skoczek. Dawid Kubacki. Kraft z Biela gratulacji.
rewelacji, ale trochę mu mina zszedła. Noty dla Dawida, 19, 19,5 punktu. Czekamy na to, co chyba jest oczywiste. Podium z rzędu, bardzo byśmy chcieli, żeby to było kolejne podium. Bardzo byśmy chcieli, żeby to było kolejne zwycięstwo. 134,5, tyle musi skoczyć Dawid, aby pokonać Jojo Kobayashiego. Dawid w powietrzu, frój, frój Dawidzie, jest dobrze, jest wysoko, nie wiem czy to wystarczy, ale chyba zrobił co mógł, ma satysfakcję, to leżaj, nie jest zbędny. Piotrek bije brawo, 133,5, wygląda jakby miało zabraknąć pół metra do zwycięstwa. Czy to możliwe? Noty, noty, noty. 18, 18,5 jest 1,19. Warunki. Pamiętajmy, że Piotr Żyła 4,8 punktu przewagi nad Zajcem. Może nie jest tak już bardzo dużo, ale to już pewna zajączka. No i teraz? Teraz, teraz Piotrze. Nawiąż do tych swoich najpiękniejszych, najtańszych lotów. Dobrze, nie jest dobrze. Dziś ta zielona linia była narysowana przez komputer w okolicach 220 metra. To mogło być prawie tyle, 219,5. Jak to się ostatecznie skończy? Dawid 21 razy na podium w karierze zawodowym świata. 4 zwycięstwa, 5-krotny drugi, 12 razy trzeci, 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid. Wiem, że przeciw Piotrka z niego to mówi, to mogło być.